Otóż ten wiersz, który Marzenka, dziękuję pięknie, zadedykowała mnie na scenie, co mnie samo zaskoczyło, przywołał te chwile, których on dotyczył. Nawet teraz mogę mówić spokojnie. Czy to było Pani pierwsze spotkanie z Tomikiem Hekabe Sukaliże Wiatr? No nie pierwsze, bo jakieś 3 tygodnie temu Marzenka wysłała mi drukowane wiersze, przygotowywane do wydruku Tomiku, no bo chciałam się z nimi zapoznać, wiedząc, że będę je czytać. A ponieważ mam poprzednie 2 tomiki poezji Marzeny, więc wiedziałam, czego się mogę spodziewać, jak dobrej poezji mogę się spodziewać. No, od ostatniego czasu wydania jej wierszy minęło parę lat, nawet chyba paręnaście. Dużo się w jej życiu zmieniło, jak w życiu każdego. Dojrzewamy, dorastamy, niektórzy się nawet starzeją, ale jeszcze nie ona. Także spodziewałam się, że będzie tam wiele z treści tego, co się przydarzyło jej w życiu i co się wydarzyło wokół nas, w kraju i za granicą. I to jest tak pięknie wplecione, że niby jest o tym, a nie jest o tym. I są to fantastyczne wiersze. Dobrze się je czyta, choć nie są łatwe i nie są lekkie. Coś szczególnie Panią zaskoczyło w tym tomiku, w tych wierszach? Może któryś wiersz właśnie? No jeden wiersz, który był zadedykowany, znaczy zaskoczył mnie. Zaskoczyło mnie, bo nawet nie wiedziałam i nagle czytam dedykowany Marzenie Trybale, czyli mnie. I ten wiersz bardzo mnie przejął. A cofnął czas o te kilka lat, niedużo, 2, ale jednak i tak mnie dotknął, że zrobiłam coś, czego właściwie, no, czego nie tylko nie chciałam, ale no nie powiem, że się wstydzę, bo mój Boże, no, człowiek jestem człowiekiem, więc się mam prawo wzruszyć, ale mnie po prostu dotknął, bo wrócił mi tamten czas. Przypomniałam sobie wszystko to, co się wtedy działo w jej życiu, w moim. I przez następne 2 wiersze miałam, że tak powiem, dodatkowy ekran złożony z powstrzymywanych łez. Na dnie wody dla Ciebie, Marzena. Gdy zastygnę w czarnym pysku nocy, gdy poumierają bliscy, kiedy nie będę już potrafiła krzyczeć ani się modlić, kiedy się poddam i utonę, na dnie wody spotkam Ciebie. Przeklniesz Boga, hukniesz parę kurew, potem przygotujesz obiad i każesz mi wracać. Przyjaciele nie pozwalają umierać w samym środku lata. Myśli Pani, że w dzisiejszej sztuce brakuje trochę właśnie tej emocji takiej głębokiej, że ona jest taka płytka, szybka, właśnie zbyt szybka, wszystko jest takie właśnie na już powierzchowne. Powierzchowne. Jest, dlatego że był taki, nie wiem, to już chyba mija, przynajmniej w moim teatrze już dawno minęło, ale w ogóle, albo w ogóle, jestem w Teatrze Ateneum w Warszawie, albo w ogóle tego nie było, ale wiem, że był rodzaj mody. Ja już w ogóle jak słyszę słowo moda, sztuka i moda, to już mi się to bardzo nie podoba, ale sztuka i moda oraz jak słyszę w odniesieniu do sztuki, pracujemy teraz nad pewnym projektem. Projekt to jest w architekturze. Natomiast była moda, użyję tego słowa jednak, że właśnie bez emocji. Że tak sobie mówimy, tak na biało, o tak sobie.
No to i tak, i aktorów to nie obchodzi, mnie to nie obchodzi, co partner mówi, bo on mówi tak, to ja to mam kompletnie w nosie, w związku z czym z całą pewnością widza to również nie zainteresuje i co z tego, że to jest modne, ale to jest takie beznadziejne, że tego nikt naprawdę słuchać nie chce, a wielu reżyserów tak się tym uwodziło, bo to było takie proste, tak dać aktorom tekstu, kawałek z gazety, tam kawałek z tego, a może być i Szekspir, nikomu to nie przeszkadza i tak sobie bla 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 i... Muszę użyć parlamentarnego słowa i nic to w ogóle nie znaczy. Ale to już minęło. Dziękujemy bardzo. Dzięki. By spotkać w tym lustrze dziecko, co się uśmiecha do życia zdradziecko. By spotkać w tym lustrze myśl, że życie wydarzy się dziś. By na sprawni tancerze już wymnimy kroki w tańcu. Chcemy szczekać donośnie.